Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o ataku Niemców na arcybiskupa Gądeckiego. Nim przejdę do tego tematu, chciałem przypomnieć, że pojawiła się nowa książka Chrisa Klińskiego, Big Pharma i mroczne tajemnice medycyny. Polecam, szczególnie tym, którzy bardzo dbają o zdrowie, bo w ramach tego dbania, jak wynika z tej książki, mogą sobie zrobić wielką krzywdę. I przy okazji polecam specjalną promocję przedświąteczną mojego wydawnictwa. Informacje można znaleźć w opisie pod programem, dzięki której będzie można kupić książki w połowie ceny lub nawet niższej. I tak, w tym czasie, kiedy media świeckie pełne są informacji na temat tego, co dzieje się wokół restauracji Madonna, tych bluźnierstw, które mają tam miejsce i profanacji. W tym czasie deon.pl publikuje dokładnie 27 listopada list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskupa doktora Georgia Batzinga, do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. List jest atakiem i zapowiada kolejne ataki. Jest też przy okazji takim biciem pianym, niewiele z niego wynika. Jest zaskakująco świecki, prawda? Bo nie pojawia się w nim, jakby nie pojawiają się w nich takie podstawowe akcenty religijne. List się zaczyna od drogi księże arcybiskupie, a kończy się z poważaniem, prawda? Jak list polityka do polityka. No i na Deonie, czy jezuickim portalu znanym ze swojego skrajnego modernizmu, nie ma żadnego, nie znalazłem żadnego komentarza do tego listu. Jest tylko takich parę zdań na początek przed jego publikacją. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, napisał niedawno do papieża Franciszka list, w którym skrytykował niemiecką drogę synodalną. Ta sytuacja oburzyła przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskupa Georgia Batzinga, który postanowił odpowiedzieć polskiemu hierarsze. To znaczy nie do końca było tak, że to arcybiskup Gądecki skrytykował niemiecką drogę synodalną. Skrytykował ją też, ale skrytykował pewne tezy, pewne plany, nie tylko Niemców, związane z całkowitą zmianą Kościoła. W różnych perspektywach, w perspektywie moralnej, w perspektywie strukturalnej i tak dalej. No i ten przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec pisze tak. Z pewną konsternacją i wielkim rozczarowaniem przyjąłem do wiadomości list, który wysłał ksiądz arcybiskup do Ojca Świętego 9 października 2023 roku, a który został niedawno opublikowany. Zamiast dialogu wybrał ksiądz arcybiskup list do papieża Franciszka, z którym wielką gwałtownością oraz nieprecyzyjnymi i fałszującymi stwierdzeniami narzeka na synodalną drogę Kościoła katolickiego w Niemczech. Nie przedstawił mi ksiądz arcybiskup tego listu w kontekście, w jakim został napisany, ani nie zrobił tego przed jego publikacją. W swoim prawie 300-stronnicowym liście osądza ksiądz arcybiskup nie tylko 326-stronnicowy zbiór tekstów, ale szczególnie ponad 3-letnią drogę synodalną Kościoła katolickiego w Niemczech, w którą zaangażowane były tysiące wiernych, setki osób z różnych specjalistycznych dyscyplin, a także wszyscy biskupi Kościoła w Niemczech. Stanowczo odrzucam takie postępowanie księdza arcybiskupa, ton jego listu, a także sposób przedstawienia faktów i wybieram dlatego inną drogę,
pisząc bezpośrednio do księdza arcybiskupa i informując o tym Ojca Świętego, do opinii publicznej, również polskojęzycznej, zwrócę się w późniejszym terminie. Znaczy, to są fragmenty, ja pomijam takie, no, mówiąc delikatnie, akapity, w których jak próbowalibyśmy je streścić czy opowiedzieć, to by nam się nie udało. W swoim opisie przywiązuje ksiądz arcybiskup dużą wagę do zestawienia własnej katolickości ze sprzecznością z doktryną katolicką, o którą oskarża ksiądz arcybiskup Kościół katolicki w Niemczech. Zadaje sobie jednak pytanie, zgodnie z jakim prawem przewodniczący konferencji biskupów danego kościoła ośmiela się osądzać katolickość innego kościoła i jego episkopatu. Pozwolę sobie zatem wyraźnie powiedzieć, że uważam list księdza arcybiskupa za ogromne przekroczenie swoich uprawnień. No, ręce opadają. Skandal. Znaczy widać, że tak jakby napisał to właśnie polityk, szef jakiejś organizacji, a nie katolicki biskup. Obowiązkiem każdego biskupa jest reagowanie na coś, co jest sprzeczne z wiarą, moralnością, prawem kanonicznym, niezależnie od tego, kto by tego dokonał, tego, co jest sprzeczne z wiarą, moralnością czy z prawem kanonicznym. A tu arcybiskup Gądecki reagował na to, co dzieje się w synodzie w Rzymie. Na synodzie w Rzymie i reagował na to, co może być proponowane jako jutro, nie tylko jutro Kościoła powszechnego, i arcybiskup Gądecki przestrzega, że także polskiego, bo to może zostać polskiemu Kościołowi narzucone. I teraz biskup niemiecki mówi, jak śmiesz, prawda? No, skandal. Dla dobra sprawy chciałbym jednak odnieść się do głównych aspektów treści listu księdza arcybiskupa. No i nie odniósł się wcale. Ponieważ ważne jest dla mnie, by nie pozwolić pozostawienie tych spraw samych sobie. I teraz w istocie niemiecki biskup podjął kilka najmniej istotnych wątków w liście arcybiskupa Gądeckiego. I podjął też sporo pobocznych, prawda? Tam się na przykład tłumaczy, że to nieprawda, co napisał ksiądz arcybiskup Gądecki, że maila z programem niemieckiego synodu otrzymali wszyscy uczestnicy synodu w Rzymie, bo otrzymali go wszyscy w całym świecie. Prawda? To taka to nieprawda. No dobrze, no ale parę fragmentów z tego listu księdza, znaczy biskupa, jeżeli w ogóle można już jeszcze używać takiego sformułowania w odniesieniu do niego. Ksiądz arcybiskup wiąże swoją krytykę z tezą, że poprzez drogę synodalną będą wprowadzone do kościoła zasady demokratyczne. Pierwszą rzeczą, którą należy tu zauważyć, jest to, że w kościele katolickim istnieje już wiele elementów strukturalnych, które odpowiadają procedurom i strukturom obowiązującym we współczesnych konstytucyjno-demokratycznych strukturach państwowych. Było zatem rzeczą oczywistą, że na zakończenie synodu biskupów przeprowadzono szczegółowe i formalnie poprawne głosowanie nad przyjęciem tekstu syntezy. Nie ma zatem sprzeczności z doktryną Kościoła we wprowadzeniu wypróbowanych i sprawdzonych procedur, które służą przejrzystości przywódcy kościelnego i partycypacji wiernych. No tak, on to potwierdza, prawda, że należy demokrację wprowadzić w Kościele. Ma większość decydować, a nie Chrystus ma decydować. Niepokoi mnie wyrażony przez księdza arcybiskupa zdystansowany stosunek do współczesnej demokracji parlamentarnej, dla której zasady porządku konstytucyjnego, suwerenności ludu, rządów prawa, podziału władzy, ochrony mniejszości i państwa opiekuńczego są szczególnie ważne obok uznania godności ludzkiej i praw człowieka. Zwłaszcza w świetle globalnej tendencji do wzrostu autokratycznych, a nawet dyktatorskich form rządów, troską, która powinna łączyć nas i nasze narody, które ucierpiały z powodu dyktatur. No, świetne, nie? Ucierpiały z powodu dyktatur. Znaczy, Polska ucierpiała od Hitlera i Niemcy ucierpiały od Hitlera. Powinno być wzmocnienie osiągnięć demokracji, a nie ich umniejszanie. Tak?
No tylko arcybiskup Gądecki odnosi się do tego, znaczy cytuje tam między innymi papieża Jana Pawła II, że demokracja bez wartości prędzej czy później przekształca się w totalitaryzm, prawda? I tutaj można pokazać, prawda, jak demokracja jest autorytarna, zbrodnicza, jak stosuje ludobójstwo, choćby wobec dzieci nienarodzonych. I teraz podejmuję inne tematy, też wybrane. Synod biskupów zajmował się tematem święcenia kobiet na diakonów i postanowił ponownie podjąć ten temat w październiku 2024 roku. Ten temat jest również dobrym przykładem na to, jak działa droga synodalna. Sednem wyniku konsultacji jest mandat dla nas, biskupów, do wprowadzenia wyżej wymienionych kwestii do globalnego dyskursu kościelnego. Naturalnie zrobiłem to podczas synodu i byłem pozytywnie zaskoczony doświadczeniem, że to pytanie jest również zadawane w innych kościołach partykularnych. To znaczy, nie ma problemu, prawda? Nie ma tu żadnego problemu. Arcybiskup Gądecki się czepia nie wiadomo czego. Tak uważa przewodniczący Episkopatu Niemiec. Również w odniesieniu do par jednopłciowych, które zwracają się do kościoła, chciałbym odnieść się do słów synodu. Osoby, które czują się marginalizowane lub wykluczane z kościoła ze względu na swoją sytuację małżeńską, tożsamość i seksualność, również proszą na różne sposoby o wysłuchanie i towarzyszenie im, a także o obronę ich godności. To, co jest wymagane, to rezygnacja z osądzania, zamiast na przykład złośliwie zniesławiającego zrównania z bandytami, co niestety odczytuję w argumentacji księdza arcybiskupa. Stanowisko synodalne jest w pełni zgodne ze słowami papieża Franciszka, który powiedział w Amoris Laetitia: to prawda, że czasami zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ci, którzy ją przekazują. Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem. Na tym tle w inny sposób pojawia się pytanie, czy można odmówić błogosławieństwa parom, które o to proszą. Prawda? Znowu potwierdza. Natomiast przypomnijmy, że ksiądz arcybiskup Gądecki mówił o tym, że miłość do bliźniego tak, ale nie akceptacja grzechu i że potrzebny jest żal za grzechy i tak dalej, i tak dalej. Dalej cytuję niemieckiego biskupa. Aby uniknąć dalszych nieporozumień, na koniec tych uwag chciałbym podkreślić, że liczne punkty styczne między synodalną drogą Kościoła katolickiego w Niemczech a synodem biskupów, do powiedzenia w Rzymie, zarówno pod względem tematycznym, jak i perspektywicznym, nie wynikają z faktu, że niemieccy biskupi infiltrowali, indoktrynowali lub nawet korumpowali światowy episkopat lub synod biskupów. Takie pomysły należą po prostu do sfery zawiłych teorii spiskowych. Punkty styczne wynikają z faktu, że bardzo podobne kwestie pojawiają się w wielu miejscach w Kościele powszechnym i w wielu kościołach lokalnych w bardzo porównywalny sposób. Dlatego dobrym i słusznym jest wprowadzić te pytania do dyskursu Kościoła powszechnego, nawet jeśli jest to niewygodne dla wielu biskupów, a nawet wydaje się obraźliwe dla niektórych, prawda? Znaczy, zobaczmy, Niemiec nie mówi o Chrystusie, nie mówi o prawdzie, nie mówi o doktrynie, nawet nie mówi o Piśmie Świętym, tylko mówi, że no, takie jest stanowisko ludzi różnych na synodzie. I trzeba je brać pod uwagę, trzeba o tym dyskutować, trzeba z tego praktyczne wnioski wyciągać. Pamiętajmy przy okazji, że to nie jest jakieś zgromadzenie wszystkich, tylko są to wybrańcy, wybrani przez samego Bergoglio albo jego ludzi. Niektórzy tam są jako taka ozdoba, czy po prostu, no, żeby można było powiedzieć, że różne kraje, różne diecezje są reprezentowane. Ostatnie fragmenty listu biskupa niemieckiego do biskupa polskiego. Mając to na uwadze, mogę jedynie zachęcić w tym miejscu do uznania katolickości całego Kościoła powszechnego,
a także katolickości poszczególnych kościołów partykularnych oraz do poszukiwania dialogu bez oszczerstw i uprzedzeń. Znaczy, czego on się domaga? On się domaga, żeby ksiądz arcybiskup Gądecki, żeby każdy z nas, katolików polskich, uznał katolickość kościoła niemieckiego w takim kształcie, w jakim jest prezentowany w dokumentach synodalnych niemieckich. Tego nie można uznać jako katolickie. To nie ma nic wspólnego z tym, co katolickie. To nie ma nic wspólnego nawet z tym, co protestanckie. Nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. No, brak słów pewnie. No i końcówka. Także teraz w tej krytycznej sytuacji, w której grozi wzajemne wyobcowanie i rozgoryczenie, wzywam do kontynuowania dialogu. Znaczy, o czym tu dialogować, przepraszam? O tym, czy pary jednopłciowe mogą być błogosławione, czy nie mogą być błogosławione? O tym, czy kobiety mogą być kapłanami, czy nie mogą być kapłanami? O tym, czy dawać rozgrzeszenie bez żalu za grzechy i tym, którzy trwają w grzechu? Nie ma tutaj dyskusji. Synodalność oznacza słuchanie i dialog. I to jest to, czego chciałbym od księdza arcybiskupa doświadczyć. Z poważaniem, biskup dr George Batzing. No więc wszystko jest jasne, prawda? Znaczy, to nawet nie wymaga komentarza, tylko że ja bym powiedział tak, że nie jest tak, że cały jest taki kościół niemiecki. W Niemczech jest wielu dobrych katolików, są tradycyjni katolicy, są msze trydenckie, ale rządzą w tej chwili w tym kościele niemieckim ci, którzy z tym kościołem już nie mają nic wspólnego i pytanie, dlaczego nie poszli do protestantów, tylko się trzymają kościoła katolickiego i chcą go przekształcić w inną wersję protestantyzmu. A może tu chodzi tylko o pieniądze, prawda? To jak byłem parę razy w Niemczech na zaproszenie Polonii, to mi opowiadali, jak skandalicznie się zachowują niemieccy biskupi, niemieccy niektórzy kapłani, bo Kościół utrzymuje się z podatków i teraz to wygląda w ten sposób, że większość podatków spływa na Kościół, bo trzeba się zadeklarować, że się jest katolikiem wobec państwa i wtedy się płaci podatek i ten podatek płacą Polacy, Włosi, i Chorwaci, a Niemcy płacą mniejszy podatek w sumie, natomiast, znaczy, bo mniej ich jest, natomiast te pieniądze całe idą na Niemców, prawda? I chodziliśmy z żoną, spacerowaliśmy po jednej z najpiękniejszych dzielnic niemieckich w Berlinie Zachodnim, dzielnicy Wannsee, nad jeziorem Wannsee, no cudo, pałace. I tam było bardzo dużo pałacy różnych hierarchów niemieckich, prawda? Może o to chodzi. Może dlatego nie chcą opuścić kościoła, tylko chcą zmienić ten kościół pod siebie. Prawda? W każdym razie no, list ten jest pełen tej znanej nam skądinąd niemieckiej buty. I teraz jest pytanie, jak na ten list reaguje polski kościół, reagują polscy inni biskupi, nie chodzi o księdza arcybiskupa Gądeckiego. No i dlaczego Deon nie dał tutaj żadnego komentarza? Czekamy na komentarz. A może Deon stoi rękami, nogami, całym sobą i wszystkimi swoimi zawiadującymi za biskupem doktorem George'em Batzingiem, a przeciwko arcybiskupowi Gądeckiemu, przeciwko doktrynie, przeciwko Chrystusowi, przeciwko prawdzie. Dziękuję bardzo.